Już jest takim sportem, że no, pogoda reżyseruje wszystko i ta pogoda naprawdę nas nie rozpieszcza. Prace były zaplanowane od początku zeszłego tygodnia, ale dopiero można było rozpocząć w środę. W środę, czwartek przygotowaliśmy tak to, żeby przyjął jak największą ilość wody z jak najmniejszymi skutkami ubocznymi. To się udało. No, dzisiaj patrząc w pogodę po tych intensywnych opadach deszczowo-śnieżnych wczoraj, no ten tor nie wygląda najlepiej, bo jest, można powiedzieć, mocno nasączony wodą, ale podejmujemy starania, żeby go przewrócić i to na razie ostrożnie czynimy, patrzymy, co się dzieje. No jeszcze jutro ma być jako taka pogoda, czyli bez deszczu, no znowuż weekend zapowiada się znowu z deszczem i tak musimy cyrklować, żeby w to się wcelować i w miarę coś przygotować, żeby można było rozpocząć u nas treningi, ale to też tylko i wyłącznie musi być przynajmniej z dwa dni dobrej pogody. Powiedz, że jak praktycznie wyglądają te plan tych praktycznych przygotowań na to, że powiedzmy, co przed Wami jeszcze przed sezonem? No, co zawodnicy siedzą za założonymi rękami, bo i Bartek, i Duńczycy, i młodzież już mają za sobą pierwsze jazdy. Patrzymy, co się uda w tym tygodniu zrobić, jeżeli nie, no to znowuż na przykład Szymon Woźniak po przygotowaniach krosowych dziś wyjeżdża do Chorwacji, Bartek też najprawdopodobniej pojedzie, Duńczycy teraz wrócili i tak będziemy patrzeć, co, gdzie można ten cykl kontynuować treningów na torze. Ale mówię, no jeszcze troszeczkę jest czasu, także nie popadamy jeszcze w panikę. Sparingi są dawno zaplanowane. Ja nigdy się nie spieszę z sparingami tak w połowie miesiąca, jak niektórzy może mają lepsze ku temu doświadczenie i możliwości. Jedziemy 22-23, mamy zaplanowane sparingi 23-24 z GKM Grudziądz, poprzedzi to Press Day 22. Później przyjeżdża do nas zespół z Wetlandy, tu będziemy wspólnie trenować. Odbędzie się Memoriał Carza 31, na który serdecznie wszystkich zapraszam z dobrą obsadą. I po niedzieli mamy sesję w Ostrowie już pod kątem wyjazdu na mecz ligowy do Częstochowy. Panie trenerze, ostatnie pytanie a propos Alana Szczotki. Bardzo zmartwiła Pana jego kontuzja. Czy jest Pan, że tak powiem, pewny siły jego, nie wiem, zmienników, Bartkowiaka na przykład? No jest to sytuacja taka dość trudna, czy powiem, kolejny raz w sezon wchodzimy bez zawodnika. W ubiegłym roku nie mieliśmy Huberta Czerniawskiego. Alan Szczotka też, trzeba powiedzieć, był po jesiennych zabiegach, jeżeli o rekonstrukcję z prawego stawu kolanowego. Teraz nadarzyła się kontuzja w lewym stawie kolanowym. Dopiero nastąpi szczegółowa diagnoza i najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie poddany zabiegowi operacji zdejmu. Jak to długo będzie? No jest to problem, bo regulamin tak jest skonstruowany, że ci zawodnicy, którzy mamy w swoich kadrze, trochę tych młodzieżowców jest, to muszą jeździć. Muszą jeździć w zawodach ligowych i innych tego typu. Dlatego ta kadra była oparta o trzech podstawowych zawodników: Karczma, Szczotka i Bartkowiak. I w odwodzie jeszcze świeżo upieczony adept z licencją RZET, Kamil Pytlewski. Teraz zostajemy z tą trójką, bo reszta już dawno poszła na wypoczynek w trosce o to, żeby im zapewnić odpowiednią politykę startową. Hubert Czerniawski zrezygnował ze względów zdrowotnych, także no, są to problemy, które towarzyszą nam, no, ale no, taki to jest ten sport, taka specyfika, także musimy sobie z tym problemem w taki czy inny sposób poradzić.